Jak co roku Ośrodek Kultury w Bożencinie zorganizował gminny konkurs kolęd i pastorałek. Uczestnicy występowali w kilku kategoriach wiekowych. Osobno oceniano także solistów i zespoły. Najlepsi uczestnicy będą nominowani do konkursu powiatowego. Ten konkurs odbywa się u nas od wielu już lat. Staramy się jako jednostka kultywować tę tradycję kolędowania w gminie Bożencin. I tak na przykład tydzień temu mieliśmy znakomity koncert kolęd przygotowany przez zespół Cantantes Day. Dzisiaj z kolei inna forma kultywowania, czyli śpiewanie przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i zespołowych. Myślę, że trudno było wybrać najlepszych, bo startujących w tym roku w konkursie było bardzo wielu, łącznie około 20 występów. Zajęło to prawie 3 godziny, więc naprawdę trudny orzech do odgryzienia dla jury, które musi oceniać każdy występ, a przypomnę, że każdy uczestnik wykonuje dwie kolędy, więc naprawdę trudno tutaj wybrać tych najlepszych. Natomiast to, co stwierdził przewodniczący jury, Robert Sowa, muzyk zawodowy, ten konkurs ma dobre swoje efekty. Ci, którzy startują w tym konkursie, podnoszą swoje umiejętności. No i to, myślę, jest najlepsze. Ja śpiewałam piosenkę Magdy Welc, Babci Zegar i Przybierzeli do Betlejem. No, dzień w dzień tak trzeba się przygotowywać. Dzień, śpiewać sobie i no. Przygotowywał mnie tata, znaczy razem się przygotowywaliśmy, on grał na gitarze, ja śpiewałam, no i tak co 2 dni śpiewałam, ćwiczyłam. Tak, bardzo lubię ogólnie piosenki, lubię śpiewać. Wiele osób do konkursu przygotowywała Cecylia Czaja, kierownik zespołu Bożenckie Słowiki. Przygotowuję wszystkich chętnych, którzy się do mnie zgłoszą, solistów i z Bożencina Górnego, i z Bożencina Dolnego. Bardzo się cieszę, że dzieci się do mnie po prostu zwracają, ponieważ świadczy to o tym, że chcą śpiewać, a ja ich rozwijam. Trzeba w to włożyć dużo pracy i dużo serca, ponieważ no, trzeba dokładnie wyćwiczyć każdy z głosów, zarówno soprany i alty, ale zgłosiło się również do mnie dużo chętnych solistów, które oczywiście przygotowywałam, pracowałam systematycznie, spotykaliśmy się co tydzień i pracowaliśmy. Kolędy i pastorałki zawierają, przede wszystkim są śliczne, ponieważ zawierają tradycję, naszą piękną polską tradycję. Niektóre sięgają do XVII-XVIII wieku, mają bardzo szeroką historię, także śpiewają pokolenia i śpiewamy ją nadal i myślę, że warto kultywować śpiewanie naszych kolęd. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciom teczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój.